W naszym filmie porozmawiamy na temat ciekawostek o Bożym Narodzeniu. Jest to święto, które jest uważane w Polsce za jedno z najważniejszych, tak samo w całym świecie chrześcijańskim, jako jedno z ważniejszych świąt. Także w każdym kraju, w jakim jest one obchodzone, te obchody są odbywane na zupełnie różne sposoby. W każdym kraju praktycznie tradycja jest inna. I można powiedzieć jeszcze o w ogóle święcie Bożego Narodzenia i tych wszystkich obchodach, jakie w nim mają udział, to, że po prostu to jest zlepek wielokulturowy. Bo generalnie przyjmuje się Boże Narodzenie święto chrześcijańskie, natomiast te wszystkie tradycje, to wszystko, co dotyczy tego święta, to jest zlepek kultur dawnosłowiańskich, germańskich, pogańskich, potem przejętych właśnie przez Kościół i jakby tak w jeden worek wrzucone wszystko jest skondensowane do jakiejś sposób święta chrześcijańskiego. Ale w tym filmie będziemy omawiali osobne ciekawostki. Według punktów film ten będzie podzielony na dwa osobne odcinki, gdyż tych ciekawostek takich całkiem zawiłych, ciekawych jest naprawdę dużo. I w tym filmie powiem o 11 z nich, a więc zaczynajmy. Pierwsza sprawa. Pierwsza wzmianka o Bożym Narodzeniu pochodzi z 354 roku, czyli jak widzicie jest to bardzo stary zwyczaj. Aczkolwiek to z 354 roku te wspomnienia tutaj nie chodzi o takie typowe, jak dzisiaj rozumiemy Boże Narodzenie. Tutaj nie odnosiło się to tak do kolacji, czyli oddania czci duchom. Był to zwyczaj starosłowiański, później który został przejęty przez Kościół. Czyli można powiedzieć normalnie, że był to zwyczaj pogański, gdyż tam chrystianizacja potem Polski nastąpiła, albo w ogóle chrystianizacja nastąpiła dużo później. Punkt drugi. Boże Narodzenie w świecie chrześcijańskim jest obchodzone praktycznie od IV wieku i jak tradycja na samym początku zakazywała pewnych rzeczy, a mianowicie czesania się, przeglądania w lustrze, spania w ciągu dnia. Zwyczajowo nie urządzano w tym dniu wesel ani zabaw. Także nie odwiedzano nikogo poza najbliższą rodziną i własnymi przyjaciółmi. Czyli generalnie ten dzień był taki no, na troszkę dużo innych zasadach niż obecnie. Kolęda, Cicha Noc, przetłumaczona na ponad 300 języków i dialektów. Została ona po raz pierwszy wykonana podczas pasterki w 1818 roku w Austrii. Autorem oryginalnych słów niemieckich, czyli Stille Nacht, na pewno kojarzycie, był Josef Mocher, a melodię ułożył Franz Xaver Gruber. Tutaj na grafikach cały czas coś tam gadam, to o czym w danym momencie mówię, to będzie widoczne na grafikach z boku. Wierzono, że tego dnia zwierzęta mogą zacząć mówić i tutaj być może osoby takie trochę starsze, ponad tam mające tam no, 30 lat, kojarzą, że jak opłatki kiedyś się kupywało, czy opłatki się przynosiło z kościoła, to miały one dwa rodzaje kolorów. Było najwięcej tych takich powiedzmy bladych, kremowych, natomiast były też takie jeden opłatek czy dwa, różowe, niebieskie, pomarańczowe i te opłatki w innym kolorze zawsze były właśnie skierowane do zwierząt. Gdyż wierzono, wiadomo, że zwierzątka mogą mówić tego dnia akurat podczas tej kolacji wigilijnej, gdy gwiazdka już zaświeciła, no to część osób tam właśnie do swojej chudoby szła sprawdzić, czy zwierzątka mówią. No i te właśnie opłatki o innym kolorze były przeznaczone specjalnie dla zwierzątek. Kolejna ciekawostka. Tym razem czwarta. Zwyczaj ubierania choinek narodził się wśród ludów germańskich. I tutaj tak od siebie krótko dodam, że na pewno zauważyliście coś takiego, że jadąc do Niemiec, oglądając ogródki Niemców, oni lubią te krasnale, lubią takie różne ozdoby. I generalnie ten zwyczaj ubierania choinki w Niemczech to jest takie logiczne uzasadnienie nawet, że tam musiał się narodzić, bo zobaczcie, że oni ogólnie lubili i do dzisiaj lubią i słyną chyba z tego jedni z najbardziej, że lubią coś tak ustrajać, coś dodatkowo dodawać, jakieś ozdoby do czegoś. Czyli generalnie zwyczaj ubierania choinek narodził się wśród ludów germańskich, inaczej mówiąc Niemców, inaczej mówiąc jakich mieli się lubi Szwabów. Czyli powiedzmy, takim byśmy Niemców, zaczęli przystrajać wiecznie zielone drzewka jeszcze przed pojawieniem się chrześcijaństwa. I to jest taka ciekawostka, że ta choinka jeszcze zanim chrześcijaństwo wchłonęło powiedzmy tą tradycję z zielonym drzewkiem, o czym bardziej później jeszcze w punktach więcej, no to coś takiego już było, istniało w świecie, powiedzmy sobie, niezwiązanym chrześcijaństwem.
Dekoracje służyły rozświetlaniu ciemnych, ponurych, zimowych dni. Pierwsza choinka w ogóle ubrana pojawiła się w Strasburgu w XVII wieku. Punkt szósty. Zgodnie z tradycją do stołu zawsze powinien być położony biały obrus, pod którym powinno znajdować się chociaż odrobina siana oraz standardowo także powinno znajdować się przynajmniej jedno puste miejsce dla nieoczekiwanego gościa, jakiego nie wolno było zgodnie z tradycją odprawić. I kolejna sprawa, siadanie do stołu, a w zasadzie już takie jedzenie, odbywać się powinno zawsze po tym, gdy zobaczy się pierwszą gwiazdkę na niebie. Czyli wychodzimy tam na dwór, patrzymy, czy gwiazdka jakaś świeci, możemy żreć, czyli jeść. Natomiast jeżeli jest pochmurnie, no to trzeba sobie tak mniej więcej skalkulować, kiedy zaczynają być jakieś tam widoczne już możliwe gwiazdy. Punkt szósty. Kolędowanie, czyli składanie wizyt po domach w przebraniu w postaci biblijnej lub zwierzęta, miało na celu niesienie dobrej nowiny i zarobienie oczywiście także odrobiny grosza. I jeżeli jesteście z takimi starszymi osobami i na wieś tam jeździliście dawniej, no to na pewno widzieliście, że właśnie wtedy to były takie kolorowe rzeczy, że się ściemniało, chodzili właśnie kolędnicy i oni faktycznie byli przebrani. Jeden miał głowę jakąś sztuczną konia na sobie, inni byli za królów poprzebierani, inni w ogóle za coś zupełnie innego, za owce i tak dalej. I to było takie, powiedzmy, kolorowa, wesoła tradycja. Natomiast no, dzisiaj ani na wsiach, ani w miastach ten zwyczaj praktycznie chyba nie jest tak praktykowany. Przynajmniej ja z tym już nie widzę, żeby gdzieś to się takie pojawiało. Na pewno pojedyncze przypadki tak, natomiast tak jak wtedy wszędzie, że to było widoczne, no to myślę, że ten zwyczaj już jako tako umarł. Kolejna ciekawostka. Jeszcze tutaj warto powiedzieć, że 12 wigilijnych potraw to jest tak niby zgodnie z tradycją przyjmowane na upamiętnienie, powiedzmy sobie, 12 apostołów. Oraz w tradycji najstarsza osoba przed tam zaczęciem tej kolacji powinna odmówić modlitwę, czyli generalnie głowa rodziny powinna rozpocząć całą tą imprezę. Kawałki gałązek świerkowych wieszano nad sufitem po to, aby miały one ochronić dom od złego, powiedzmy sobie, uroku, miały przynieść szczęście do tego domu. Oraz dodatkowo miały one oczywiście ozdobić pomieszczenia, w których się one znajdowały. Punkt dziewiąty. I to będzie na pewno duża ciekawostka. Początkowo kościół był przeciwny choinkom w domach. W ogóle kościół w pierwszych okresach tego, kiedy, powiedzmy sobie, adoptował do chrześcijaństwa Boże Narodzenie, no on się nie zgadzał, żeby choinki były w domach, bo to było według kościoła pogańskie, to było złe, to trzeba było wyplenić. Natomiast tutaj była taka sprzeczność według źródeł historycznych, że no ludzie nie chcieli tego wyplenić i chcieli mieć te choinki w domach, no więc kościół wpadł na pomysł, no trudno, trzeba się zgodzić, niech te choinki w domach sobie ozdobione będą, tylko je oczywiście, powiedzmy sobie, własną definicję na to wszystko narzucił, zaakceptował je, nadając im symbol dobra i zła biblijnego. Oczywiście tutaj chodzi o, na choince wieszano, powinno być zawieszone jabłko jako symbol dobrobytu i rajskiego owocu, a jednocześnie ten symbol jabłka to wiadomo raju tego utraconego. Dodatkowo jeszcze później będzie o tym wzmianka, łańcuchy na choinkach mają symbolizować, jeżeli się ktoś z Was zastanawia, łańcuchy na choinkach zawsze symbolizują węża kusiciela, świeczki, te, które wieszano na choinkach, kładziono i tak dalej, bo pamiętajmy, na początku to były prawdziwe świeczki, o których się często coś zapalało, no to one miały rozświetlać tą drogę. Wiecznie żywe, zielone drzewko miało oznaczać tam wieczne życie i tak dalej. I jak widać, kościół ogólnie sobie definicję no dorobił tak dosyć, powiedzmy, na siłę, żeby jednak i ludzi ucieszyć, że mogą mieć już choinki, a definicja została stworzona w podstaw. I to tak jak mówiliśmy, punkt 10. Łańcuchy na choince symbolizowały węża kusiciela, a gwiazdka na szczycie choinki tą gwiazdę betlejemską. Lampki symbolizowały ciepło, jakie ma używać domowników wracających do domu. Ostatni punkt, 11. Początkowo powinien być nieparzysta ilość dań. Na początku samym na Wigilii było zawsze nieparzysta ilość potraw. A to dlatego, że parzysta ilość, ogólnie liczba parzysta była kojarzona dawniej
z jakimś nieszczęściem. Natomiast liczba nieparzysta była kojarzona zawsze z pomyślnością, szczęściem. I tutaj w tradycji takiej, co do Wigilii, jak widać, to nie zostało, bo wręcz odwrotnie, zupełnie do góry nogami została filozofia przyjęta, że 12 potraw, czyli liczba parzysta, zgodnie na ilość, jaka była tam apostołów. Natomiast ten zwyczaj nieparzystej liczby jako szczęśliwej, szczęśliwej siódemki, ogólnie liczby nieparzystej jako szczęśliwej, pozostał na przykład w tym, jak się daje wręcza kwiaty obecnie kobietom. Zobaczcie, że to jest kanon, że nie daje się liczby parzystej, nie kwiatki 2, nie 4. Zawsze się daje albo jeden kwiatek, albo 3, albo 5. Generalnie nigdy się nie daje kobiecie liczby parzystej. I z wszystkich takich ciekawostek to by było tyle. Jeszcze warto dodać na samo zakończenie, że według tradycji na Wigilię potrawy powinny być zawsze proste. Jak najprostsze powinny być to dary plonu, dary sadu i tak dalej, dary ziemi. Natomiast według tradycji nie powinny być to potrawy takie skomplikowane, bardzo wymyślne. I koniec pierwszej części tego filmu. Zapraszam do drugiej, bo w drugiej będzie jeszcze ciekawiej na temat tych świąt. Cześć!